Początkowo występ Michała Materli w Szczecinie nie był w planach właścicieli Federacji KSW. Po zdecydowanych protestach fanów obie strony doszły do porozumienia i wielka gwiazda polskiego MMA zawalczy jednak na tej gali. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że po 12 latach mojej kariery będę mógł się zaprezentować swojej lokalnej publiczności. Materla jeszcze podkręca, ale na przymistrz trafi! Cieszę się, że w sporze promotorsko-zawodniczym na koniec dnia zwyciężyli fani. Tak to właśnie powinno się odbywać. Dziękuję jeszcze raz naprawdę wszystkim za wspaniały doping. To są chwile, których nigdy nie zapomnę. Dziękuję. Na szczecińskiej gali Materla po raz pierwszy zawalczy przed własną publicznością, która od lat jeździła na jego walki odbywające się w największych halach w Polsce. Dla moich szczecińskich kibiców szykuję coś specjalnego, tak żeby pod koniec gali oni zapamiętali najbardziej moją walkę. W nowej hali mistrz KSW w wadze średniej skrzyżuje rękawice z posiadaczem czarnego pasa brazylijskiego jiu-jitsu, Jorgem Luisem Bezerrą. Miło jest się spotkać w klatce z doświadczonym brazylijskim przeciwnikiem. Mam nadzieję, że to ja wyjdę zwycięsko i będę w stanie go poddać. I damy taką walkę, żeby publiczność oglądała całą walkę na stojąco, a nie na siedząco. Od kilku lat walki Materli dostarczają dużo emocji fanom. Tym razem nie będzie inaczej. Nie obawiam się w ogóle jego umiejętności parterowych, a wręcz przeciwnie, właśnie bardzo chciałbym się z nimi zmierzyć. Elementem, który będę chciał wykorzystać w tej walce, na pewno będzie moja fizyczność. Im walka będzie dłużej trwała, tym większe ja będę miał szansę na to, żeby skończyć tę walkę przed czasem. Ja jestem zawodnikiem, który z gali na galę wyciąga bardzo dużo wniosków po swoich poprzednich walkach i na pewno to będzie najlepsza wersja Michała Materli, jaka go spotkała dotychczas. Szczecin to stocznia szczecińska, paprykarz, młode wilki, no i Michał Materla. Przed nami Materla versus Bezerra. KSW 28, live from the Fighter's Den. Pierwsza gala KSW w stolicy polskiego MMA to najgorętsze wydarzenie tego roku w mieszanych sztukach walki. Tego wieczoru w klatce stanie król wagi ciężkiej Karol Bedor przeciwko legendzie Rolesowi Gracie. Oczekiwany Michał Materla zmierzy się z Brazylijczykiem Bezerrą, a kontrowersyjny Różal skrzyżuje rękawice z nieobliczalnym Peterem Grahamem. KSW 28 w sobotę 4 października od 20:05 na żywo w Polsacie.